Witam. Siemano wszystkim. Dzisiaj jesteśmy na hali. Pokazać wam tutaj nowe klamoty, co dojechały. Także wał już jest zaliczkowany, pojechał, znaczy pojechał, pojedzie do klienta. Tu Gruber Lemken Szmaragd, też prawdopodobnie klient ma jechać po niego. Mały New Holland, większy New Holland. No i teraz idziemy kurwa do stodoły, co tu wieśniaki mają porozbierane, jak zwykle. Co? Schody zgwałcone od Johandera. Przyszli nowe, trzeba wymienić, spawić, wstawić. 655R. Polerka maski, ozdóbki, wymiana oliwy, serwis, sprzątanie w środku. No i prawdopodobnie niby ma to zostać tutaj. Trochę wyczyszczony, wysprzątany. I tutaj mamy następne. Świeży Horsz dojechał z nawozem. Cockerlinga już widzieliście wcześniej. Horsz, siewnik z razem z nawozem, także postępy. Trzeba pozakładać jego koła, bo brakuje. Maska 655R. Czeka na polerowanie, nie mam siły. 7530, zaglądamy co tam się dzieje. Tu jest Fendt 933 Vario Rufa, tak zwana. Tyłem naprzód, cockerlinga naszego widzieliście już. No i teraz wam pokażę, jak wygląda Rufa. Coś takiego. Nawet w pantoflach tam jeden, ten jegomość, co tam jeździ w tych Neuf-Hollandach, nawet w pantoflach nie może włazić. Tak to wygląda w środku. Przestawianie fotela razem z kierownicą, żeby jeździć tyłem naprzód. Podłodze już tu Gieniek nadeptał, syfu naniósł. No, oczywiście. Aha, co miałem powiedzieć? Pozdrawiam tam swoich, jak to się mówi, subskrybentów i subskrybentki, bo widzę, że coraz więcej tych subskrypcji przybywa, subskrybentów, także ciekawie się robi. Fenuś przybieg. Co tam, Fenuś, sułtanki obejrzałeś? Tak, wyciąłem tamto i będę robił nowy. Co? Tak, no przyszły nowe. Tutaj Yondera 8, 8335. Nowy but założony wszędzie. Tył, przód. Także tutaj będziemy też serwisa robić, patrzeć i będziemy działać. Bardzo mnie to cieszy, że tam jakieś nowe panie dołączyły. Pozdrawiam serdecznie subskrybentki i subskrybentów, a szczególnie tam takich tych dwóch artystów z Kieleckiego, gdzieś tam niejakiego Stacha, zwanego Mateuszem, no i Karola oczywiście, nie, do spółki. Także tam chłopaki, widzę, mi tu kibicują równo. Pokażę wam tego Janka. No i gdzieś tam widziałem ostatnio nowa subskrybentka, a dzisiaj mamy 14 lutego, walentynki, to jakieś tam święto jest, ale tu tego smaru nie żałowali na tą oponę. Jest jakieś święto odnośnie Dnia Zakochanych, to ja wam powiem, że nie ma nic piękniejszego, jak usłyszeć takie słowa, jak kocham cię najbardziej na świecie. To jest coś pięknego. To jest coś najpiękniejszego. I dobra, teraz pójdę tam na drugi placyk, wam pokażę, co się zmieniło. Aha, tego tam CX-a to już wam pokazywałem. Tu przyjechał stół, trochę chłopaki zgwałcili podczas załadunku. Spadło im to na ziemię. No i się o tak się zrobił, jak się zrobił 9 metrów, nie? Się pokrzywiło trochę, ale to się tam naklepie się. Naprawi się. Tu mamy taką kupkę nieładnie pachnącą.
mały poleciał teraz John Deere'em tam do sąsiada na przejażdżkę. Ja byłem w sklepie, on poleciał do sąsiada na bajerę, bo wymienialiśmy uszczelniacz na wale napędu i trzeba sprawdzić, czy nie cieknie. Także tak to w skrócie wygląda. Oczywiście pozdrawiam resztę tych moich wszystkich tam ludziów, co mnie tam oglądają, lajkują, łapki dają w górę albo w dół. Także fajnie. Jest przyjemnie, jak rośnie liczba subskrybentów. Chociaż mi tam nie zależy na jakiejś tam większej ilości. Ważne, że to, co wstawiam, podoba się ludziom. No tu mamy hedery, co prawda stoją na dworze, bo nie ma miejsca na hali, tak? Jest tyle tego, że nie ma miejsca. Jeszcze na koniec, gdzieś temu, co kosił tym kombajnem, biedakowi wpadł kamyk. No i mamy świeżą robotę. Zostało to uszkodzone, trzeba będzie naprawić. Także to będzie do naprawy. Tu widzę, trochę ślimaka zgwałciło, ale to się zrobi, to się naklepie. Tutaj jest header 720, tak? Ten jest 30 stóp, czyli to jest 9 metrów. 30 stóp, oni mierzą na stopy. 9-metrowy i tu stoi header od tego TX-a naszego, za którego się weźmiemy prawdopodobnie po mojej operacji, żeby go zreanimować. Tu mamy rzepaczek, taki dosyć ładny. Teraz co wam pokażę, ostatnimi czasy był robiony odwiert studni, trochę wody w stawku przybyło, bo żeśmy dwa dni pompowali ze studni, była świeża studnia wybita. I teraz mamy studnię wybitą na 42 metry, także jest dobrze. 6 minut zbiornik Mauser 1000 litrów napełniony. Tu tak to jest porzeźbione, porobione. Kurba, tu jest druga studnia. Tu jest starsza, ta co była wcześniej. Na chyba 14 czy na 16 metrach jest koniec odwiertu. No i teraz idziemy na drugie podwórko, na klamoty tutaj. Co tutaj zostało, już zostało się, zrobiło się. No to mamy tak, Massey 7624 Dyna, shift został sprzedany, czekamy na transport, jedzie do klienta gdzieś pod białoruską granicę. 936 został sprzedany, jedzie gdzieś tam w okolice Warszawy, dzisiaj gościu był tam, zdjęcia robił, bla bla bla, pierdoły. To jest 936 SCR, to już jest no z mocznikiem i z tymi innymi wynalazkami. Nowy komputer, nie chce mi się tam włazić po schodach do góry, bo tam jest za wysoko. Także ten jest sprzedany, co tu miałem powiedzieć. Ten jest sprzedany, pług jest sprzedany. W to miejsce przyjedzie 8 z pakomatem. Ten czeka na klienta. Tam jest 6930 John Deere z turem do klienta. Talerzówka Staltecha z moich wcześniejszych filmów, gdzie robiłem uprawy, sprzedana. Klient ma przyjechać ją zabrać. Kunwari Master 152. Nie wiem, co to miało na celu, ale tutaj takie ozdoby se powspawywali chłopaki. Chyba po to, żeby, nie wiem, żeby korpusu nie wycierało czy czego. Założyliśmy nowe lemiesze do przedpuszków, bo był wyjechany ażur. Także tak to wygląda do sprzedania. Stan taki dosyć w miarawe. Agregat uprawowo-siewny, sulki siewnik, agregat Kvernelanda. To jest 4 metry, też jest do sprzedania.
To jest Kongskilde Germinator jakiś tam. Gruber nasz 125-letni, on zostanie na dożywocie. No i tu jest następny pużek, co sobie stoi tutaj ładnie i czeka na klienta. A tu już mamy trochę materiału, belek nazbieranych, bo będziemy ten budynek podnosić do góry, tak żeby było co najmniej 5 metrów wysokości w środku, ponieważ chcemy zrobić tutaj taki mały magazyn z tego na zboże, bo się na hali nie mieści. Trzeba coś tu wymyślić, trzeba z tego. Także nasz ten, jak to się nazywa, mulcher, jeszcze się nie doczekał końca naprawy. Zostało tylko spółosiowość koła ustawić i pozakładać paski. Tu jest emeryt pierwszy, starodawny opryskiwaczek. Także do tego zostało dokończyć. Tym żeśmy robili, ale na naszej ziemi się ten agregacik nie nadaje, bo on jest taki trochę za lekki. Na glinę troszkę ma niedobrze. Co tu miałem pokazać? To już pokazywałem. Do sprzedania. 25 tysięcy chyba, nie pamiętam. Kółka bliźniaki jakieś, walec ten, co zetorem wałowałem, o, mały ciśnik tym żądirem. Patrzcie na wariata, zaraz wam pokażę, tylko podejdę bliżej. No ja jeździłem do wsi na próbę, a on leci, teraz był u sąsiada, ładny Erka 6210. Gdzie on tu zniknął mi, o, wariot, takie 43 tam leci sobie. Także fajnie, musimy go zaraz zwęzić na rozstawie kół, żeby do oprysków pasował. Także tak to wygląda, świeżo zakupiona przyczepka, też jakby ktoś chciał, to można sprzedać, bo dla nas trochę za mała wywrotka, ale tylko jedna do tyłu, nie na boki. Tu stary emeryt stoi, też do sprzedania. Tak jak mówiłem, 69-30. Z turem trochę go wykorzystywaliśmy do ładowania nawozów, rozładunków, takie tam pierdoły. Opony założone z przodu, nowe buty. No i dosyć taki w miarę, nie? Jak to się mówi, 9000 godzin. No i tak to wygląda. Tu nasza przyczepka następna. Tam jeszcze agregacik jeden, też Kongskilde. Tu jest nasza pepka, ta co wozimy zboże. No i talerzóweczka 5-metrowa po remoncie. Tutaj żeśmy wymienili w niej talerze. Wstawiłem wzmocnienia takie, bo to było takie, widać, że to byle jaka ta rama była. Wstawiłem kątownik, setkę z jednej, z drugiej strony. Ładnie wzmocnione, żeby gdzieś tam nie pękało. No i talerze tu są 600. Kurczę, 650 albo 610, nie pamiętam już. Także wszystkie nowe, założone, rozkładane hydraulicznie. Też jest do sprzedania. Także jakby ktoś chciał. Z tyłu talerze jeszcze, ja cię mogę w miarę. Także do opędzlowania. Tu jeszcze muszę zawieźć tego małego kuna do klienta. Trójkę, bo też sobie klient zażyczył, żeby go przywieźć, ale najpierw trzeba go odkopnąć i go zawieźć. To taki on pasuje, ten pużek to by pasował do 80-tki elegancko. Też ładnie, regulacja pierwszej skiby, bla bla bla, duperele, kółko podporowe. Fajny, ciekawy, ładny, niezużyty, odkładnie, chyba nowe albo jak nowe, wszystko elementy robocze. Eleganckie płozy, także ciekawe urządzenie. Dobra, to by było na tyle. Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tam ciepło, do następnego razu. I aha, to trzeba to jeszcze będzie spróbować wyremontować, bo tu jest coś z silnikiem, nie tak? Trzeba to zrobić, także. Co miałem mówić? Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. I obyście często słyszeli takie słowa, jak kocham cię najbardziej na świecie. To jest coś najpiękniejszego. Trzymajcie się, na razie.